A gdzie jest Zosia? Oto księżniczka Zosia z Czarlandii. Jak się masz, Zosia? Cześć. A kim jest ten miły pan? To jest Bartłomiej. Będę wam dziś towarzyszył. To królewski rozkaz. A, królewska eskorta. O ile tylko dotrzymasz kroku wędrowniczkom, to możesz iść. Byłem w drużynie świstaków. Z przyrodą jestem za pan brat. No to wszystko gra. Wyruszamy, wędrowniczki. I ty też, świstaku. Czekają na nas leśne przygody. Wędrowniczki, wędrowniczki, nadszedł czas. Wędrowniczki, wędrowniczki, chodźmy w las. Maszerujemy gęsiego. Chodźcie, Meg i Peg. Ale wy nie fajnie. Wędrowniczka to właśnie ja. Tu każda z nas energię ma. Nadszedł czas. Idziemy w las. Drużyna, zatrzymać się. Napijmy się wody. Nareszcie. O, o, poczekaj, księżniczko. Zabrałem twój podróżny tron. Nie, dzięki, Bartłomieju. Wolę siedzieć na ziemi ze wszystkimi. Och, nie chcę o tym słyszeć. Co powiesz na wodę z lodem? No dobrze, wędrowniczki. Oto pierwsza szansa, żeby zdobyć sprawność. Zbudujcie ptasi domek. A jak mamy to zrobić? Zróbcie domki dla ptaków z gałązek i kory. No to świetnie. Do roboty. Wędrowniczki, do dzieł! Au! Wszystko dobrze? O tak, to tylko zadrapanie. O, zadrapanie. Ani jednego zadrapania. Księżniczko, ja to zrobię. Budowanie ptasich budek to była moja specjalność w świstakach. Ale Bartłomieju, sama mogę to zrobić. Ale po co ja mogę to zrobić za ciebie? Założę się, że mój domek będzie największy. Założę się, że mój będzie najlepszy. Ja prawie skończyłam. Ja też. Bek! No i jak wam idzie, wędrowniczki? Skończyliśmy. To bardzo imponujące, Zosiu. Ale żeby zdobyć sprawność, każda z was musi zrobić projekt własnoręcznie. Tak, pani Henshaw. Ja wiem. Ale ja tu niewiele pomogłem. Księżniczka Zosia znalazła korę. Świetne prace, wędrowniczki. Zdobywacie sprawność ptasi domek. Ja nawet nie miałam okazji, żeby spróbować. Teraz brakuje mi tylko jednej sprawności, żeby dostać słonecznik. Tak jak tobie. To ekstra. Wiem, jak się czujesz. My też nie mamy sprawności. Zdobędziecie przy następnej okazji. Postaramy się. Ty też, Zosia. Ja też. Tylko muszę go uprzedzić i następną rzecz zrobić sama. Hej tam, świstaku. Znasz motto naszej drużyny? Dzielna, bądź radę, dasz. Spróbuj raz, spróbuj dwa, szansę masz. Zgadza się. Powinieneś dać Zosi szansę, żeby sama sobie radziła. Jak będziemy je wyręczać, to niczego się nie nauczą. Wracamy na szlak, wędrowniczki.